Jestem Twoim odkupicielem, zatem zaufaj mi. Przyszedłem dać poprzez Ciebie moje powszechne orędzie pokoju i miłości, aby objawić całemu stworzeniu moje najświętsze serce oraz to, jak bardzo Was kocham. O Wasulo, wielkie jest moje miłosierdzie dla Was wszystkich. Najdroższe dusze, zbliża się czas Waszego oczyszczenia. To, co zrobię, zostanie dokonane z miłości. Wasze oczyszczenie nadejdzie, by ocalić Was od bram piekielnych. Stąpię na Was jak błyskawica i odnowię Was moim ogniem. Mój duch miłości wybawi Was, przyciągając do miłości i pochłoni Was w żywym płomieniu miłości. Wyleję z nieba mojego ducha i oczyszczę Wasze splamione dusze, czyniąc z nich dusze święte i nieskalane, oczyszczając je, jak złoto oczyszcza się w ogniu. Kiedy stąpi mój duch miłości, rozpoznacie czas zbawienia. Gdyby się to nie stało, nie ujrzelibyście nowych niebios i nowej ziemi, które Wam przepowiedziałem. Moje dziecko, dzięki mojemu ogniowi, miłości i miłosierdziu, dzięki mojej sprawiedliwości, moje ziarna wykiełkują i otworzą się, jak nowe lilie zwrócone do słońca, szukając mojej światłości i rosy. Wyleję z moich niebios moje światło, by Was upiększyć i moją rosę, by Was nakarmić, abyście poznali nową erę miłości. Wymiotę moją mocą wszelką nieprawość, zdeprawowanie i niegodziwość. Stąpię na Was jak gwałtowny potok oczyszczających wód, usuwając wszelkie zło. Pozostawię Was stojących prosto jak kolumny z czystego złota. Moimi potokami płomiennej miłości wypłuczę wszystko, co jest przewrotne i kłamliwe. Całkiem tak, jak kilka kropel deszczu rozpuszcza glinę. W ten właśnie sposób mój duch wzniosłej miłości obmyje Was z grzechów, które splamiły Wasze dusze. Ja, Wasz Zbawiciel, odnowię Was stworzenia i ofiaruję Wam mój dar. Mój dar zstąpi z nieba. Nowe, promieniejące Jeruzalem, Kościół odnowiony, czysty i święty, bo ja, który byłem, który jestem i który przychodzę, będę żył w Jego wnętrzu i w samej Jego duszy. Odczujcie Go, jak pulsuje i żyje, bowiem będzie w nim biło moje najświętsze serce. Ja, Pan Panów, jestem jakby rozpalony,
a moje najświętsze serce ogarniają gorejące płomienie, tak nienasycone z pragnienia objęcia was wszystkich i zanurzenia w moim ognisku miłości, by was rozpalić, ogarnąć zupełnym zachwytem i ekstazą miłości do mnie, waszego umiłowanego Boga. Tak, każdego z was uczynię żyjącym ołtarzem, ogarniętym moim ogniem. O stworzenie! Kiedy mój ogień rozpali wasze serca, w końcu zawołacie do mnie. Ty jesteś jednym i jedynym Bogiem sprawiedliwym. Ty rzeczywiście jesteś barankiem. Ty jesteś naszym Ojcem Niebieskim. Jak mogliśmy być tak zaślepieni? O święty świętych, trwaj w nas, żyj w nas, pójdź, o Zbawicielu. Na wasze wołanie stąpię na was, bez wahania, szybko jak błyskawica, i będę żył pomiędzy wami, a wy, umiłowani, uświadomcie sobie, że od początku należeliście do mnie, byliście moim potomstwem. Pozostanę wśród was i z odwieczną miłością będę panował nad wami. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie należeć do mnie. Najdroższa duszo, traktuj mnie jak swego króla i ukoronuj mnie swą miłością. My, pójdź.